Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej kolejnej astralnej podróży. Dzisiaj zagłębimy się w świat kosmosu, zajrzymy w gwiazdy oraz w karty, aby pomóc Tobie, drogi widzu. Witam serdecznie na naszej czwartej już odsłonie Wróżbity Filipa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No mógłbym powiedzieć chyba dzisiaj najpopularniejszy wróżbita w Polsce. Wita i zapraszam na swój program. Halo, halo, dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór, halo, halo. Halo, halo, dobry wieczór, witam serdecznie, wróżbita Filip. W czym ci mogę pomóc dzisiaj? No co, czarne wyszczuple, nie? Poznałeś moją metodę. Słucham, w czym ci mogę pomóc? Nie, ja tylko tyle chciałem. Tylko tyle chciałeś powiedzieć, no to wszystkiego dobrego. Halo, halo? Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, wróżbita. Witam serdecznie. Znalazłem pana numer w takiej gazetce kolorowej i tam było napisane, że leczy pan ponoć grzybice przez telefon. Czy to jest prawda, czy nie? Oczywiście, oczywiście. To jest jedna z moich umiejętności, jeden z moich darów. Między innymi leczenie grzybicy przez telefon. Rozumiem, że chce się pan poddać też takiemu zabiegowi. Tak. Nie tak, jeden telefon, jedna stopa. Jeden telefon, jedna stopa. A mogę wybrać, która? Pana decyzja. Poczeka pan chwilę, zobaczę, zdejmę skarpety tylko. Która to? Wie pan co? Lewa. Lewą będziemy lewa. Leczyć. Dobrze, lewą będziemy leczyć. Proszę powiedzieć, ma pan teraz tak 2-3 dni wolnego? No tak, no bliżej dwóch, no. Bliżej dwóch, dwa dni wolne. Bliżej tak. Dwóch, bo nie będzie można na tę stopę, proszę pana, stawać. Czy może pan sobie pozwolić na coś takiego? No dam radę, no mam taki wózek inwalidzki po babci, no to sobie pojeżdżę na takim wózeczku. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Spadki i, że tak powiem, pozostałości po najbliższych, szczególnie w tym rodzinnym czasie, mogą się oczywiście przydać. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Czy ja mam tu gdzieś to do jakiegoś tutaj, bo pan miał napisane, że tam trzeba przygotować miskę i nie wiem, czy to jest prawda, bo przygotowałem miskę, trochę octu i tak mówię, zadzwonię, może się wbije. Tak według tych wskazówek tutaj siedzę i czekam z tą miską. Na grzybice najlepiej polecałbym, gdyż bakterie, proszę pana, uczepiając się stopy, tak naprawdę nie mają innego żywiciela, więc stare powiedzenie mówi na to, że na grzybice najlepiej iść na basen, prawda, na boso. Pochodzić sobie po tych prysznicach, pochodzić sobie, pokąpać się, tak? Ale z jednej strony jest to... Jest to dosyć ryzykowne, prawda? No bo mimo wszystko ten grzyb może przejść na inne stopy, to już od pana zależy. No ale ja bym tutaj raczej nacieranie ciepłym jajem, proszę pana. Nacieranie ciepłym jajem. Ciepłe jajo, ciepłe. A czy to może być jajo ze święconki? Jeszcze mam takie kilka jajek ze święconki, one są poświęcone, to nawet może i lepiej. Jak panu sumienie, na to pozwala, to oczywiście no, tak. No wie pan co, jak trzeba, to trzeba. No ja tutaj już mam wiele zamówionych produktów z gazetki, tak? I tutaj jestem w naszyjnikach różnego typu, mam taki zegarek nawet. A poprosiłbym pana imię, nazwisko, adres. Jestem Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny? Aha. Mhm. Aha. No, adres? Też mam. Tak, no, adres. Dobrze, a poprosiłbym, gdzie pan mieszka, powiedzieć, ulicę i numer domu. Mieszkam, tak, mieszkam, no. Sobie. Dobrze, panie Kazimierzu, w takim razie po programie karty mi pokażą dokładną lokalizację, ale to, co chciałem wysłać, to całkowicie darmowo, dlatego że zostały 3 ostatnie miejsca, całkowicie darmowo chciałem wysłać panu. Jajo. Za darmo? Od razu, tak, całkowicie, całkowicie... Tak jak w gazetce. Tak jak w gazetce. Całkowicie za darmo, proszę pana. Bydgoszcz, ulica Szeroka 13. Szeroka 13. Tak, tak, za darmo, jak można, to wszystko, to tam pan wyśle, to ma pan gwizdki, jakieś drewno, wszystko. Gwizdki się skończyły, ale jest pan jednym z ostatnich miejsc, tak naprawdę. Zostały 3 ostatnie miejsca, gdzieś tam chciałem jako pracownik swojej własnej firmy zostawić, może gdzieś tam dla krewnych, ale proszę bardzo, takie jajko, proszę pana, je trzeba podgotować. I to mnie pan wybrał? Jest pan wybrany. Proszę to jajko podgotować troszeczkę, jak będzie ciepłe, nacierać grzyba, proszę pana, nacierać grzyba. Nacierać grzyba, dobrze. I grzybica zniknie. Dobrze, proszę powiedzieć, czy jak zadzwonię później, to jeszcze damy radę tą drugą nogę, czy to już muszę tak chodzić? Proszę próbować, zobaczymy, co się da zrobić. Dziękuję serdecznie za telefon i życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia. Proszę uważać na grzyba. Halo, halo, dobry wieczór. Linia gorąca dzisiaj, linia gorąca. Jakieś dobre pytanie, proszę bardzo. Dobre pytanie do moich kart. Tak, Michał z Rotterdamu tutaj. Michał z Rotterdamu. Tak jest, panie Filipie, ja tutaj dzwonię.
no, czy by mógł mi pan wywróżyć, bo ponieważ, prawda, około tydzień temu uprawiałem seks z miłością mojego życia, prawda, no, bez zabezpieczenia. No i, prawda, zastanawiamy się, czy tu będzie jakieś tam dziecko, ciąża z tego. Czy będzie dziecko, ciąża? Tak, tak. Kiedy doszło do stosunku? Tydzień temu? Około tydzień, tak. No to, proszę pana, no, sytuacja wygląda następująca. Przede wszystkim poprosiłbym imię wybranki. Bo nie wybranka. Alex. Alex? Aleksandra? Alex, po Alex, prostu. Alex, po prostu. Też z, też z Rotterdamu? Tak. Rozmiar butów Alexa bym poprosił. 43. 43. Mhm. Wiek Alexa? 27 lat. 27 lat. Gdzie pracuje Alex? A w sumie to nie wiem. Mhm. Nigdy nie pytałem za bardzo, nie interesowałem się tak. A wiem, że dużo pieniędzy jakby przynosi do domu. W ten sposób. Panie Michale, czy Alex jest jakby jedyną obawą? To znaczy? No to znaczy, ja nawet już nie zaglądając w karty widzę, że proszę pana, jeżeli chodzi o pana, panie Michale, no to jest pan znany w całym Rotterdamie. Aha, No to, o tym nie wiedziałem, ale to się ceni. To dobrze. Bardzo lubię. W takim razie, proszę pana, jeżeli tutaj faktycznie doszło do zbliżenia z Aleksem, z numerem buta 43, 27-letnim, absolutnie nie musi się pan martwić o jakąkolwiek ciążę. Halo, halo, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę ściszyć telewizor. Co? Dzień dobry. Proszę, proszę ściszyć telewizor. A tak, przepraszam bardzo. Więc dzwonię z sanatorium od Cieszyńca. Bardzo prosił imię, nazwisko. Znaczy imię wystarczy. Dobrze, Bonifacy. Bonifacy. Tak. Nietypowe imię, bardzo proszę. Tak, przepraszam, bo właśnie trwa występ Donbas Wacyla, więc muszę mówić trochę ciszej. Skąd pan dzwoni? Ale opowiadano o panu tutaj na wykładach, że potrafi pan zlecić człowieka z chorób przewlekłych, czy to prawda? Proszę pana, z przewlekłych jak najbardziej, jak najbardziej. Z przewlekłych, takich przejściowych jak najbardziej, oczywiście. Jest pan chory? Tak, mianowicie to jestem nieszczęśliwym posiadaczem takiej choroby, jestem głuchoniemy. Mam pytanie. Czy był pan w stanie za pomocą swojej czakry zlecić mnie w tej przypadłości? Myślę, że tak. Myślę, że tak, panie Bonifacy. Myślę, że tak. Wie pan co? Słyszy mnie pan? Tak. Proszę powiedzieć moje imię. Panie Filipie. Proszę pana, no to nic, tylko dziękować. Nic, tylko dziękować. To już się wydarzyło. Jest pan Bogu zdrowy. Dzięki, panie jest pan Filipie, zdrowy. Bogu dzięki. Jest pan zdrowy. Wszystkiego dobrego. Bardzo bym pana prosił pochwalić się swoim znajomym, żeby również do mnie zadzwonili i przede wszystkim proszę pamiętać o nieobowiązkowej opłacie. Absolutnie. Halo, halo. Dobry wieczór. Kogo witam, kogo goszczę? Jak na imię masz? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja mam na imię Wacław. Wacław. Wie pan, mam taki problem. Ja chciałbym się dowiedzieć, bo wpadłem w taki szał i masturbacji po prostu, wie pan. Po prostu siedzę w pracy, już nie mogę wytrzymać. I chciałem zapytać, czy to mi przejdzie. Bo wie pan, to już jest taka sytuacja, no wie pan, już tak naprawdę w każdej sytuacji zaczynam to robić. I też, wie pan, no nie będę ukrywał, że w trakcie, jak będziemy teraz rozmawiać, to też będę to robił, tak? Musi się pan po prostu przestać masturbować. Próbuję panu postawić kartę w tym momencie. Może pan się przybliżyć do kamery trochę? Wie pan co? Powiem tak, no... No proszę, na chwilę. Proszę pana, no z tego nic nie będzie. Z tego nic nie będzie. Halo, halo. Halo, 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 halo. Dobry wieczór, dobry wieczór. A gdzie ja się dodzwonił? Witam serdecznie. Wróżbita Filip. W tym momencie trwa transmisja na żywo. Może pan zadać swoje pytanie. Tak. Szanowny panie... Stanisław, lat 88, takie uniżone pytanie. Chciałbym wiedzieć, kiedy ta moja żona wziąga, pierdolona, pójdzie w pizdu. Stanisław, 88 lat. Imię małżonki? Bonifaca. Bonifaca. Tak, dokładnie.
dokładnie. Co ciekawe, dzisiaj dzwonił do nas Bonifacy. Być może gdzieś jest tutaj jakieś astralne połączenie. Ile Bonifaca ma lat? Bonifaca lat 90. Proszę pana, drugi takiej pieśni świat nie wydał. Dobrze, proszę mi powiedzieć, po życiu małżeńskim od jakiego czasu? Proszę pana, od 46 lat. Od 46 lat. Długo, długo. No to zobaczymy. Sekundę, proszę, chwileczkę. Halo? Halo, halo, halo. Jeszcze? Tak. Mhm. Co pana najbardziej irytuje w małżonce? Proszę pana, no, małżonka. Sama ona. Proszę pana, cała ona. Dobra. Jakieś dzieci są? Wnuczęta? Proszę pana, całe kurwa szczęście nie ma. Nie spłodziłem nic z tym szatańskim kobietem. Dobra, 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 dobra. No to w takim razie można powiedzieć, los się do pana uśmiechnął, ale zła sytuacja jest taka, że jak pan ma 88 lat, to raczej już nawet z inną by się pewnie nie powiodło. Proszę pana, sytuacja wygląda następująco. Stawiam karty, zobaczymy, co nam powiedzą karty. O Bonifacym i o Stanisławie. Przede wszystkim świat, znalezienie swojego miejsca w życiu, sukces materialny, radość, szczęście, nagroda. Coś takiego widzimy. Rydwan z drugiej strony, królowa kielichów. Pije alkohol? Proszę pana, piję takie, proszę pana, nalewki amolowe, bo jej sąsiadka, wie pan, parę lat temu poleciła. Żłopie niesamowicie. Rycerz denarów. Proszę mi powiedzieć, kiedy doszło do ostatniego zbliżenia między wami? Jak ja dobrze pamiętam, to był taka zima, wie pan, 80 roku, ale to tylko dlatego, że nam kaloryfery wyłączyli i zimno było, to się chcieliśmy zagrzać. Ale od tamtego momentu pamięcią już nie sięgam. Rozumiem, rozumiem. No to można powiedzieć, jak miał pan 40 lat, pierwsze takie zbliżenie. A nie uważa pan trochę, że może warto by było jeszcze przez te ostatnie parę lat przełamać się? Pokochać? Szczególnie w tym czasie świątecznym? Szanowny panie, ja się z tą staruchą już nawet opłatki w niedzielę. To czym ja miałbym się z nią jeszcze przełamać? No dobrze. Przełamać lody chociaż, proszę pana. Dobra, jeżeli chodzi o to. Widzę, proszę pana... widzę wiarę, widzę as mieczy. Oj, niedobrze, niedobrze. Panie Stanisławie, ja widzę, że tutaj próbował pan ją dusić poduszką w nocy. Czy to prawda? Pana, nie chciałbym się wypowiadać na takie delikatne tematy, ale twarda jest, przyznam, no twarda kobieta. Dobrze. Mieszkanie jest na kogo zapisane? Proszę pana, no na mnie jest zapisane mieszkanie, na szczęście. To proszę pana, sytuacja wygląda następująco. Pomogę panu w tym. Wystarczy tylko, szanowny panie Stanisławie, żeby pan przepisał to mieszkanie mi. Ja w tym momencie podnajmę panu z wyłączeniem, że bez pani Bonifacy. I to będzie sytuacja, w której pan będzie mógł tam mieszkać do końca swoich dni, panie Stanisławie, lat 88, a ja będę panu za darmo wynajmował to mieszkanie. No, tylko musi po prostu być przepisane na mnie i dopilnuję, żeby pani Bonifaca się stamtąd wyprowadziła. A jak możemy to szybko załatwić, jak pan myśli? Proszę pana, numer telefonu mój prawnik już może we wtorek się z panem skontaktować. Podeślę ja wszystkie papiery. Ile metrów mieszkanie ma? 96. 96 metrów. Tak, a miejscowość? Miejscowość, proszę pana, Sosnowiec. Sosnowiec. Mogło być proszę lepiej. Proszę pana, to ja bym prosił o kontakt we wtorek, to ja bym sobie poszedł do apteki już w poniedziałek i na środę bym sobie Viagrę zamówił, żebym był gotowy, jak to stara wyciągła wnik. Dobra? Dobra, możemy się tak umówić. Prawnik się odezwie, a jeżeli chodzi o Bonifacę, proszę się niczym nie martwić. Proszę się niczym nie martwić. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dostaję też od was SMS-y. Chłop ze mną zerwał, co mam zrobić? Nie wiem, od kogo ten SMS. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie wróżbity Filipie. Witam serdecznie. Wie pan, gdzieś się dodzwonił, a ja z kim mam przyjemność? No właśnie z wnuczkiem owego dziadka, od którego odkupił pan motocykl z Gorzowa Wielkopolskiego. W ten sposób? No tak. Proszę bardzo. Wie pan, panie Filipie, jest
Wielki problem, dziadek niestety umarł. I powinien pozostawić po sobie duży spadek. Wie pan, no ten motor był, prawda, no nie tani, tak? No nie był tani, nie był tani. No aczkolwiek pieniędzy nie ma, motor pan ma, a dziadek nie żyje. To ja nie widzę problemu, a pan widzi? To niech pan mi uprzejmie z tych kart wywróży, no gdzie są pieniądze, tak? Gdzie są należyte, prawda, pieniądze? Dobra, zrobimy tak, proszę pana, z racji tego, że pan z Gorzowa, z Wielkopolskiego, więc daleko było mi do pana, zrobimy tak. Ja jeszcze przed tym, jak postawię karty i zapytam się, gdzie pieniądze, to odpowiem panu u mnie na koncie bankowym, również w sejfie w domu. Mogę zrobić panu zdjęcia, ewentualnie jeżeli pan tęskni za motocyklem, to nagram panu filmik, jak silnik fajnie chodzi. Ostatnio robiłem przegląd przed sezonem, więc... My nie wiemy, czy tam doszło do transakcji pieniężnej, aby przypadkiem nie płciowej, bo przy akcie zgonu dziadka... ślady, że tak powiem, białych płynów na jego kościach wręcz w nim pozostały. Proszę pana, no ja kupowałem ten motocykl 4 lata temu, więc nie wiem, kiedy dziadek, że tak powiem, odszedł. Bardzo, bardzo współczuję. No ale no wszelkiego rodzaju insynuacje skierowane do mnie w tym kierunku odbieram, proszę pana, jako śmieszny żart. Nieśmieszny żart. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, kogo witam, kogo goszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Dzwonię spytać się o zdrowie mojego najdroższego kolegi, którego poznałam całkiem przypadkiem. On jest piłkarzem i mam nadzieję, że mnie słucha, a jeżeli nie, to poprosiłabym telepatycznie, żeby go tam po prostu przyzwać. Ma problem z nogą, ja chciałabym się spytać, czy ją koniec końców trzeba będzie upierdolić, czy jednak te rehabilitacje w Ciechocinku... Momencik, przepraszam, że przerwę, ale przypominam, program jest na żywo, transmitowany w tym momencie na całą Polskę, być może i oglądają nas widzowie z zagranicy, więc prosiłbym nie mówić takich słów jak upierdolić, ujebać, okej? Okay? Ujebać. Jestem skruszona, naprawdę. Więc chciałabym spytać po prostu, jak to będzie z tą nogą, czy... coś z tego będzie, czy sprawa jest poważna i no, sam pan rozumie. Dobrze, imię pani, bardzo bym prosił. Klaudia. Klaudia, wiek? 29. 29 lat, Klaudia. Skąd jesteś, Klaudia? Z nadmorza. Z nadmorza? Tak. Z nadmorza. Dobrze, w takim razie imię piłkarza? Dominik. Dominik. Numer na koszulce. Dziesiątka. Dobra, dziesiątka ze znakiem zapytania. Klub? Nie mam pojęcia. Nie wiesz, w jakim klubie gra na twój facet? To nie jest mój facet. To poczekaj, gdzieś się w tym wszystkim Chyba, że oczywiście nie wiem, chętnie się dowiem. Poczekaj, z tym wszystkim chyba, że się troszeczkę zagubił. Jeszcze raz, jak brzmi pytanie, droga Klaudiu? Chciałam cię spytać o stan zdrowia, ponieważ a ta noga. Był problem z nogą, była kontuzja. Jasne. Sport to zdrowie, chyba jednak na konieczność. Chciałam spytać, czy coś z tego będzie poważnego, czy jednak mimo powtarzających się wciąż kontuzji jednak zdrowieje. Jasne, no powiem ci tak, zobaczymy w kartach, jak to będzie wyglądało w takim razie. Pytamy o Dominika, pyta Klaudia, czy wszystko będzie dobrze z kontuzją Dominika, z kontuzją kolana, z kontuzją nogi, czy być może będzie potrzebna operacja, czy może jakaś rehabilitacja, czy być może po prostu dobry fizjoterapeuta. Pytamy w tym momencie kart. Proszę bardzo. Dobrze, widzę tutaj bardzo ważny mecz przede wszystkim, bardzo ważny mecz i też wysoką wygraną. Widzę tutaj kontuzję. Jest to kontuzja nie kolana, a żebra, a ten piłkarz będzie grał w tym meczu. Będą to eliminacje na mundial. A, przepraszam bardzo, chyba o złego piłkarza zapytałem, chyba o Roberta Lewandowskiego. Momencik. Ze złamanym żebrem. Chyba było takie coś. Momencik, karty się pomyliły. Pokazały mi innego piłkarza. Momencik. Noga Dominika. Dobrze. Uhuhu. A to poważna kontuzja. No poważna kontuzja, bo jednak
bo tutaj, tak jak mówiłam, rehabilitacja i te sprawy do tego kręgosłup i powiem, że sytuacja jest nieciekawa, więc chciałabym wiedzieć, czy to jak zwykle się wyliże, czy też będzie nieciekawie i czeka go na przykład zakończenie kariery, gdzie już sam wiek to chyba powoli zbliża się do emerytury tak zwanej sportowej. Pani Klaudio, no mam dobre i złe informacje. Wyliże się, ale sam się nie wyliże. Pani musi mu w tym pomóc. Myślę, że stanę na wysokości zadania. A powie mi pan, co ja mam zrobić według pana? No proszę pana, język w górę, w dół, w górę, w dół, w dół, w górę, w dół. I no cóż mogę powiedzieć? No musi pani mu pomóc stanąć na nogi. Powiem tak, odległość tutaj raczej mój język nie podoła, bo dzieli nas prawie 600 kilometrów, więc... A, w ten sposób. Jakby pomoc tutaj fizyczna nie wchodzi w grę. Nie wchodzi w grę. To w takim razie proszę go wspierać dobrym słowem, modlitwą. On znajdzie kogoś, kto mu pomoże. Myślę, że to mi wystarczy i chyba na tym skończymy. Dziękuję bardzo serdecznie pani Klaudio. Życzę wszystkiego dobrego dla pani, wszystkiego dobrego dla Dominika. Mam nadzieję, że no, wszystko się ułoży. Bardzo serdecznie dziękuję. Halo, halo, dobry wieczór. Z kim mam przyjemność porozmawiać? Dzień dobry. Witam. Z panem Mateuszem z małego miasta, zwanego Kluczborkiem. Kluczbork, byłem tam raz. Nie ma szans, to jest takie za dupy, że tam przy dupami czekają, nie ma szans przytupować. Dlatego raz tam byłem. Proszę zadać pytanie. Tak, to dziwne, że pan wyjechał. Dobrze, moim pytaniem jest takie, gdyż mam mojego najlepszego przyjaciela, Bartek się nazywa. Bartek. To bardzo do porządku człowiek. I są takie bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjne siostry i on się z jedną spotyka, a mi się podoba ta druga. A. I czy nam się uda? Że był tam bracia plus siostry. Bracia plus siostry, ale to byłby piękny układ, prawda? To, był no, byłoby to byłby piękny układ. Siostry bliźniaczki to są? Nie. Nie są. To dobrze, to chociaż nawet jeżeli się uda, to nie dojdzie do jakiejś pomyłki, ale to byłby naprawdę dobry układ. Już sprawdzamy. Bracia i siostry, proszę bardzo. Takie coś miałoby w ogóle rację bytu. Zobaczymy, czy to w ogóle ma rację bytu, niebytu, czy też odbytu. Zaraz zobaczymy. O, ciekawie nam się zrobiło. Nie wiem, czy pan zauważył, ale w tym momencie pojawiła się karta niespodzianka. I ta karta niespodzianka jest trójką. Co oznaczałoby tak, tak. W tym wszystkim, że pan chce, pana brat chce, jedna z sióstr chce, a ta druga nie. Ale zobaczymy, damy jeszcze szansę. Szukamy dwóch pań, szukamy dwóch panów. Jest as w tym wszystkim, dobra. I proszę bardzo. Właśnie niestety chyba tak jest, tak jak pan mówi, że to jest ta trójeczka. Ach, układ się nie zgadza. Czyli układ się nie zgadza. Muszę panu dokładnie wyjaśnić i poprosić pana, żeby pan skupił się na tym, co w tym momencie przedstawiają karty. Ja spróbuję w ten sposób je ułożyć. Bardzo bym prosił, proszę zobaczyć, to są karty. Widział pan na żywo, rozdaje, tasuje, więc absolutnie nie ma tutaj żadnej ściemy, to jest wszystko tylko i wyłącznie czysta magia i czysta moc. Mówiliśmy o tym współżyciu, mówiliśmy o odbyciu, as po angielsku to oczywiście tyłek i sytuacja wygląda tak. Proszę pana, dwóch asów jest tutaj, dwóch asów, dwóch chcących asów. I proszę bardzo, jest as, widzi pan tą gwiazdkę i jest kobita. Tak, tak. Widzi pan tą gwiazdkę, jest to połączenie. Tak. Następnie po przeciwnych stronach spotyka się 6 i 9. I to wszystko, proszę pana, proszę zobaczyć, jest wszystko w tych diamencikach. Nie wiem, jak się ta karta nazywa. Te diamenciki są, widzi pan? Karo to jest? Tak. I te diamenciki, proszę bardzo, zobaczy pan, jak bardzo mocno oddzielają się od tego asa, którym jest pan. I bardzo możliwe, nie wiem, kto to jest, ale pojawia nam się król z dziesiątką. Jakiś to totalny gigaczadzior, proszę pana, który zawrócił w głowie drugiej siostrze. I tam jest bardzo blisko do tego, żeby to magiczne, miłosne połączenie miało miejsce. Nie wiem, co pan powinien zrobić. Być może gdzieś w sobie znaleźć trochę więcej jakby odwagi, przekonania, ale no stanie, no będzie ciężka to bitwa. Będzie to ciężka bitwa, bo ten gościu jest naprawdę no 10 na 10. Czyli jakby załóżmy, że miałby jakiś wypadek na motorze, załóżmy na motorze. Gdyby na przykład linka od hamulców mu poszła, to jest wtedy jakaś możliwość, żeby tam ten jeden as się z drugim zamienił?
Proszę pana, nie sugeruję panu takich działań. Magia nie lubi ingerencji. Magia nie lubi, miłość nienawidzi ingerencji. Nie, ale to pan rozumie, po sezonie może być jakaś linka przetarta, coś tam się zapiekło, wie pan. Jak aha, to... aha. No, powiem szczerze tak. Ciężko to widzę. Proszę zadzwonić następnym razem. Proszę zadzwonić następnym razem, bo chciałem jeszcze pokazać, jaka karta nam tutaj wyszła, proszę pana. Pan zwróci uwagę, widzi pan ranking kart? Tak, u góry tak, straight, widzi tak. pan? Na dole trójka. Pan by chciał te dwie pary, które są w środku, ale niestety jest to tak, poniżej. Tak. Jedna para. Ajajaj. No, na razie no, ciężko będzie. Ciężko będzie tutaj, proszę pana, no do streeta ciężko. Full to już w ogóle raczej nie, więc no trzymam pana, za pana bardzo mocno kciuki, ale panie Mateuszu, z Kluczborka może być ciężko, bo tam ta druga siostra myśli już o kimś innym. No właśnie, jest taki jeden, ale to już, że tak powiem, niedaleko lasu mieszkam. Byłem. Proszę nie kończyć, proszę nie kończyć. Wszystkiego dobrego w tym święta. Dziękuję serdecznie za telefon i wszystkiego. Miłego wieczoru. A kto dzwoni tym razem? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, Karol z Łodzi. Karol z Łodzi, tak? Co pan ukradł? Tak. To nie jest za bardzo w tej sytuacji, bo jestem w bardzo ciężkiej sytuacji aktualnie. Słyszę łzy, tak? Mianowicie gdzieś rok temu grałem w swoją grę, ludzie mnie oglądali, ogólnie mnie ludzie lubili, ale minął rok i nagle przychodzę i mnie wszyscy wyzywają, że jestem kastratem i że jestem dzieckiem, gosterem i że nie powinienem w ogóle grać i mam bana u Pelca i w ogóle... Wszystko mi się posypało. Nie wiem, co mam robić. No widzisz, i warto było te fikołki, te świece robić na streamku? Warto. Nie? Ale to przez to? To przez to? Ja myślę, że to przez to. Disco Karolu. Od razu cię poznałem. Delikatna mutacja, która w tym momencie się pojawiła. Słuchaj, nie zwiedzie mojej wróżbickiej mocy. Chciałbym ci powiedzieć tak, Disco Karolu. Ja ci wywróżę i to jeszcze metodą, która nigdy w życiu nie była w tym studiu stosowana. Wywróżę ci z fusów z kawy. Tylko wiesz co, tak za godzinę, półtorej zadzwoń jeszcze raz, okej? Bo jeszcze nie dopiłem. Do zobaczenia. Cześć. I uspokój się, pooddychaj. Dziękuję serdecznie. Halo? Halo? Witam. Witam serdecznie. Ponownie Michael z Torunia. Jeszcze raz pan się dodzwonił? Tak, wie pan co? Ja mam takie pytanie. Tak. Jak rezonować z kaczuszką tak jak pan? Bo ja widzę, że ona się wprawiła w ruch. To jest kwestia gwiazd? Ale w sensie jak? Ta kaczuszka. No kaczuszka tutaj mam. Statywu. No. Ona bardzo rezonuje. Ja nie wiem, czy z panem, czy z tym drugim statywem. Że kaczka rezonuje? A to dlatego, tak. Że może tutaj, mam drugą, moment. O. Może ona rezonuje, bo tu jest większa kaczka. Obie kaczki są do kupienia w moim świątecznym sklepie. Są to magiczne kaczki, poprawiające tak naprawdę samopoczucie i kreatywność. Zapraszam. Jak sprawić mniejszą kaczkę w ruch? No proszę pana, no to jest pluszowa kaczka. Panie Michaelu. Ale ona, wie pan, ona jakby pokazuje, że ona potrafi się ruszać. Pokazuje, panie Michaelu. Panie Michaelu, wysyłam ale panu teraz stówkę. Pan ją wprawił w ruch. I proszę sobie żartów nie robić. No bo jest na mikrofonie, rusza mikrofonem, to się kaczka rusza. Ale pan jest magik, no. No dobra, to momencik, proszę bardzo. Ja w tym momencie jestem w stanie zatrzymać tę kaczkę. To może nekromancja. W Diablo pan gra, tak? Bo ja widzę w kartach teraz. Tak, bywa tak. Bywa tak, nie mogę się już doczekać czerwca i premiery Diablo 4. Panie Michaelu, bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. Kaczka, proszę pana, będzie się dla pana ruszać przez cały ten stream. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Kuk zapłać. Halo. Dobry wieczór. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Z tej strony Witold Tabaka. Witold Tabaka. Skąd? Tak, proszę pana. Dzwonię z takiego miasta jak Lublin, proszę pana. Lublin? Tak, proszę pana. Ja dzwonię w takiej sprawie. Tak, proszę pana. Wie pan, w jakiej sprawie? I jestem wróżbitą. Nie może być.
A taka jest prawda, proszę pana. Ja widzę w kartach. Teraz patrzę, proszę pana, w karty. Piątą talię tarota. Proszę spojrzeć też w tą kartę akurat. W którą? Ja pana widzę na odbiorniku. W którą kartę mam spojrzeć? Proszę zajrzeć. W którą kartę mam spojrzeć? Mam przetasować jakoś specjalnie? Pan musi na odpowiednią kartę spojrzeć. Jest pan wróżbitą? No dobra, no to patrzę, nie? Patrzę w takim razie, patrzę. Patrzę na odpowiednią kartę, widzę. Proszę spojrzeć. Patrzę, no. I jaka karta się wylosowała? Cesarz, tu? Cesarz. Cesarz. Mhm. No i widzi pan, to jestem ja. Mhm. A teraz proszę wybrać drugą kartę. Nie wybrać, wylosować proszę. Dobra. Proszę szybciej. To nie wypada wróżbicie, żeby tak wolno tasować. Proszę pana, panie wróżbito. Wylosuję tę kartę. Mhm. Jest to, proszę pana, mieczy. Mieczy, to jest najprawdopodobniej as mieczy. Ale chciałbym powiedzieć pan, nie będę grał w pana grę, panie wróżbito. Chciałbym powiedzieć tak. Aha. To tylko ja mogę sprawić, że przez najbliższą minutę nie powie pan ani słowa w żadnym momencie. Nieprawda, 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 nieprawda. Nie... Halo, halo? Halo, halo. Witam serdecznie. Kto dzwoni? Siema, mordo. Słuchaj, dzwonię do ciebie w takiej sprawie, bo przypał jest ogólny. Dobrze, ale imię bym poprosił. Mordo. Misiek. Tak masz na imię? Pseudonim operacyjny. Okej, okay, czyli tak jak Misiek Koterski. Dobra, Misiek, lat? 38. Misiek, lat 38, okej. Okay. Dobra, co tam się dzieje, mordo? Mordo, ogólnie jest taki przypał. Kogoś zwinęli, ktoś się sprzedał, ktoś komuś najadał. Mhm. No i musisz mi postawić te karty. Ale najlepiej, żebyś ty mi tą kartę wyjścia z więzienia wylosował, bo to jest, kurwa, mordo, nieciekawa sprawa, nie? Powiedz, co to będzie, co się wydarzy? Powiem ci tak, akurat eurobiznesu ani monopolii nie mam, więc o kartę z wyjścia z więzienia będzie ciężko, ale spróbuję ci pomóc chociaż powiedzieć, kto się sprzedał, okej? Okay? Może w ten sposób, na pewno. Może w ten sposób będzie lepiej, może w ten sposób będzie lepiej. No zobaczymy, no zobaczymy. Słuchaj. Dawaj, dawaj, pozdrowienia do więzienia. Uhu. I to ktoś sprzedał za kasę. I za kasę, mordzia... Za kasę i za kobiety. Są w tym. Widzę, że trzech gości jest w tym wszystkim zaangażowanych. Trzech gości oprócz ciebie. Czy mógłbyś podać ich imiona albo 1, 2, 3, pomyśleć sobie w tym momencie, który to który? Jeżeli oczywiście nie chcesz publicznie ich nazywać, ale widzę po prostu trzech mężczyzn. I zaraz karty mi wskażą, który to jest. Jest taki bąbel, któremu nie ufaliśmy od zawsze. Dobra. On był podejrzany i powiedz, bąbel taki, kurwa, wysoki, wysoki gościu. Mhm. I powiedz, co on? Dobra, zobaczymy, czy to był bąbel, czy to był bąbel. To może być... O, kurwa, jest. Łysy? Łysy. Patrz. Widzisz? O ja pierdolę. Zobacz, zobacz. Gościu wchodzi przez okno i wpierdala się, proszę pana, na komendę, żeby zjeść makowca, mordo. Więc może to być on. Może to być on. Może to być on. Także no, dobrze, zrobiłem teraz... co w mojej mocy. Zrobiłem co w mordo. Mojej mocy. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Z kim mam przyjemność rozmawiać? Tutaj Kasia z Krakowa. Kasia z Krakowa. Tak. Ile lat? 25. 25 lat. Włosy koloru? Blond. Blond. Wzrost? 1,63 m. Waga? A kobiet cię o wagę nie pyta. Ale ja o znak zodiaku pytałem. Waga? Aha, nie. To jaki? Rak. Rak. Okej, okay, dobra. Kasiu, o co chodzi? O co chodzi? Mam taki problem, ponieważ ostatnio czuję po prostu taką energię w życiu i po prostu czuję, że niedługo wydarzy się coś mrocznego w moim życiu i po prostu chciałam się zapytać, czy
mógłby mi pan właśnie przewidzieć jakąś historię, czy wydarzy się jakiś mrok w moim życiu, coś, co mnie przerazi i nie wiem, czuję jakieś, że będzie opętanie po prostu. Okej, okay, dobra, widzę, wiem, co masz na myśli, widzę ten mrok, opętanie, no pęto, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kasia, lat 25 z Krakowa, sprawdźmy, jakiś mrok, jakieś ciężkie sytuacje, oho, ja widzę łzy wylewane, Kasiu, płaczesz dużo? Czasami się zdarza. Najczęściej w samotności. Oj. Czy masz się do kogo przytulić, Kasiu? Tak, mam kota. Bardzo dużo łez widzę wylanych. Ja zaraz pokażę ci te karty. Zobacz sytuację, zobacz sytuację. To jest kobieta płacząca, kobieta bez miłości, kobieta odrzucona, kobieta odrzucona. Czy ty ostatnio miałaś jakieś rozstanie w swoim życiu? Nie. Kiedy ostatni raz? Rok, czyli coś jednak dobrze przeczuwam. Wiesz co, no to bardzo możliwe, że dojdzie w takim razie albo do nieszczęśliwego zakochania w najbliższym czasie, może dojść również do jakiegoś zawodu miłosnego. Być może ktoś cię wykorzysta. Być może ktoś cię wykorzysta. Czyli mam nie wychodzić z domu jak dotychczas? Nie. Słuchaj, sytuacja wygląda następująco. Ja akurat mam taki program świąteczny, że od czasu do czasu jeżdżę doraźnie, pomagając swoim widzom i słuchaczom. Tak się składa, że będę w przyszłym tygodniu w Krakowie. Mógłbym cię odwiedzić i po prostu w jakiś sposób rzucić jakieś zaklęcie, które pomogłoby ci, Kasiu, stanąć na nogi. Być może faktycznie tylko tego kota jakbyś mogła na jakiś czas oddać, bo ja mam alergię na sierść. Ale jak tego kota się pozbędziesz, to ja wtedy przyjdę i zadziałamy coś. Rozłożymy sobie karty, rozłożymy sobie tarota. Dobra, w takim razie się przygotuję. Bardzo serdecznie dziękuję w takim razie, Kasiu. Dziękuję ci serdecznie za ten telefon i nie martw się, wszystko będzie dobrze. Halo, witam serdecznie. Kogo witam, kogo goszczę? Halo. Dzień dobry, proszę pana, Steve z tej strony. Steve, tak? Steve, tak, dokładnie. Okej, Steve, skąd jesteś? Ameryka, proszę pana, ja jestem z Ameryki. Ameryka, aha. I proszę pana, ja pomocy szukam, nigdzie znaleźć nie mogę, a wnuczek, mój kochany powiedział mi, żebym zadzwonił do pana, pan mi na pewno pomoże. No i pięknie wnuczek powiedział. W takim razie o co chodzi, w takim razie, Steve? Jakie masz pytanie? Proszę pana, ja mam bardzo króciutkie pytanie, może karty albo pan mi pomoże. Słucham. Czy ja znajdę jeszcze mojego brata, zaginionego brata bliźniaka Charlie'ego? Halo? Panie Steve, ja tutaj w kartach widzę, chciałem zapytać o majątek pana, mniej więcej plus minus. Klasyfikuje się jako osobę zamożną, czy nie? Proszę pana, no zamożną, ale jak z drugiej strony pan spojrzy, to właśnie ten brat mnie, puknął mnie na dość dużą sumkę pieniędzy, wypierdolił żonę chałupę i córka podobno się kurwi niemiłosiernie. Także ja pieniądze mam. Momencik, ale astralne połączenie nastąpi. Momencik, muszę się skupić. Dobrze, czekam. Halo? Steve? Halo? Steve? Halo? Halo? Charlie? Halo? Halo? Steve? Halo, nie słyszę cię, Charlie, to Steve? Ty? Tak, to ja. Steve, od dawna chciałem powiedzieć ci jedną rzecz. Ty przestań, kurwa, mnie szukać i przestań mnie, kurwa, prześladować rodziny! Halo, kto tym razem? Halo, robimy taką chyba szybką rundę pytań. Słucham pana. Halo. O, słucham panią. Dzień dobry, ja się chciałam zapytać, czy mój narzeczony weźmie sobie na jutro urlop na żądanie? Nie. Nie? Dlaczego nie? Proszę go o to zapytać. No jakaś masakra po prostu. Umawiamy się już trzeci tydzień. I trzeci tydzień uznaje, że musi iść do pracy. Okej, w ten sposób. Narzeczony to już jest, tak? Dobra, tak, to tak. Jeszcze proszę, pani imię bym prosił. Klaudia. Klaudia. Pani nie dzwoniła dzisiaj już? Nie. Okej, Klaudia, lat?
26. Klaudia, lat 26. Tak. Imię narzeczonego? Rafał. Rafał. Rafał ma ile lat? 28. 28. No to Klaudiu, jest to droga i cenna wiedza, ale jak sobie spojrzysz w kalendarz, to zobaczysz, że jutro jest 10, a 10 to jest lany poniedziałek. Twój chłop jutro nie musi brać urlopu na żądanie i nie może nie iść do roboty. No niestety nie, bo pracuję na 4 brygady i niestety ja mam wolne, a on musi iść do pracy. Na którą godzinę? Na 7. Na 7 rano już? Tak, i to do 19 na 12 godzin. Ja cię kręcę, ale jak tak wstaję wcześniej, no to licz się z mokrą pobytką. I to poczekaj, i to nie będzie woda. I to nie będzie woda. I to nie będzie woda. Cóż mogę powiedzieć? No pójdzie do tej roboty, no. Chyba, że chłopa dobrze zachęcisz. Chyba, że tak wiesz, jak chłopa dobrze zachęcisz, to zostanie. No to tak naprawdę wszystko jest w twoich rękach. Okej, dzięki. No wszystkiego to w sumie dobrego. Tyle. Wszystkiego dobrego, Klaudiu. Dziękuję za ten telefon. Okay. Trzymajcie się. Pozdrów tam Rafałka. Cześć. Okej, cześć. Cześć.